Państwa wygląda na to, że nie tylko nasi, ale w ogóle wszyscy światowi umiłowani przywódcy wreszcie się zdecydowali, że będą walczyć z globalnym ociepleniem. Nie z klimatem czy ze zmianami klimatycznymi, bo przez pewien czas zapanowała taka niezręczna sytuacja, że nie bardzo wiedzieliśmy, jaki jest rozkaz, czy ma być globalne ocieplenie, czy ma być globalne oziębienie. No więc były walki ze zmianami klimatycznymi, ale teraz już się zdecydowali wszyscy, że walczą z globalnym ociepleniem. Doniesienia funkcjonariuszy poprzebieranych za dziennikarzy niezależnych mediów idą w tym kierunku, że nauka już przestała mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem i że to gazy cieplarniane to globalne ocieplenie powodują. No więc widać wyraźnie, że jak Sanhedryn wydał prikaz, tak jak to był, słyszeliśmy w takiej kultowej piosence sowieckiej z czasów wojny artylerysty, Stalin dał prikaz, no to tutaj też Stalin dał prikaz, że ma być globalne ocieplenie, no i że trzeba walczyć tak, jak kiedyś się walczyło ze stonką. Proszę Państwa, nawet papież Franciszek się zaangażował w tę walkę. Dostałem w związku z tym wiele listów. No, co z tym fantem począć? Czy na przykład palenie w piecu węglem będzie odtąd uważane jako grzech śmiertelny, czy też grzech lekki? Czy na przykład palenie drewnem już będzie się można było jakoś zbawić z trudem, bo z trudem, ale zawsze. No więc zwracam uwagę moim korespondentom, że to nie jest prawda wiary. Mamy sześć prawd wiary. Pierwsza, że jest jeden Bóg. Druga, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. Trzecia, że są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Czwarta, że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Piąta, że dusza ludzka nie umiera, bo jest nieśmiertelna. I szósta, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Jak Państwo widzą, nie ma tam ani słowa na temat gazów cieplarnianych, ani globalnego ocieplenia, więc spokojnie możemy, że tak powiem, przeczekać to zaangażowanie papieża Franciszka w walkę z globalnym ociepleniem i poczekać, aż nastanie nowy papież, jak doczekamy, i być może już tak się w walkę z globalnym ociepleniem będzie bardzo angażował. Proszę Państwa, ten kongres, ten zjazd, który ma walczyć z globalnym ociepleniem, zebrał się w Paryżu. No gdzież można przyjemniej walczyć z globalnym ociepleniem, jak nie w Paryżu? Tam, jak jeszcze w średniowieczu, francuski poeta Franciszek Villon pisał: ci mają winka i pieczyste, sosy i smaki zawiesiste, jajca kładzione z octem świeże. Nigdzie indziej takich jajec jak w Paryżu nie uświadczy człowiek. A do tego jeszcze panienki paryskie, midinetki, gryzetki i tak dalej. No więc nic dziwnego, że wszyscy się zjechali do Paryża, no i będą tam walczyć z globalnym ociepleniem do upadłego. Proszę Państwa, kiedy tu walczymy, czy nasze środowiska postępackie bardzo się zaangażowały w walkę z globalnym ociepleniem, tym bardziej, że pani Beata Szydło, która też tam pojechała, zadeklarowała z pewną rezerwą. Mianowicie, że jak wszyscy będą walczyć z globalnym ociepleniem na całym świecie, no to my też. Bardzo muszę powiedzieć, że bardzo mi się ta postawa podoba. Państwo trzeba wprowadzać do wojny na samym końcu, tak żeby zdążyć na defiladę zwycięstwa, nawet jeżeli to jest wojna z klimatem czy z globalnym ociepleniem. Warto zwrócić uwagę, że nawet z klimatem nie można bezkarnie długo wojować, bo co zrobimy, jak się klimat odwinie i zacznie wojować z nami? My takiej wojny możemy nie wygrać. W związku z tym nasze środowiska postępackie tym bardziej się zaangażowały w walkę
z globalnym ociepleniem, że pani Beata Szydło wykazała tu pewną rezerwę. No to jak pani Szydło rezerwę, to oni tutaj pryncypialne zaangażowanie. Proszę Państwa, dlatego, że mamy wojnę. No wojnę mamy straszliwą na 14 fajerek. Widać, że razwie dóbr nie daje za wygraną i chce, zanim jeszcze zapadną zasadnicze decyzje razwie dóbr, przypominałem to wielokrotnie, został najwyraźniej wpisany na listę naszych sukinsynów. W związku z tym tak śmiele sobie poczyna. Proszę Państwa, nie wiadomo, dzisiaj było spotkanie u pana prezydenta, no nie powiem, że bal u prezydenta, ale spotkanie u pana prezydenta jak na temat, jak tu wybrnąć z tego impasu z Trybunałem Konstytucyjnym. Jeszcześmy nie wybrnęli z impasu z Trybunałem Konstytucyjnym, a tutaj nowy impas. Otóż sąd rejonowy, ten, który wydał wyrok taki surowy na pana Mariusza Kamińskiego, przekazał jednak sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie, który ma dokończyć procedowania w tej sprawie, który ma rozpatrzyć odwołanie pana Mariusza Kamińskiego od wyroku Sądu Pierwszej Instancji. No straszna debata się znowu rozgorzała w środowiskach jurysprudencji naszej. Jedni są oczywiście zdania, że ułaskawienie dokonane na Mariuszu Kamińskim przez pana prezydenta Dudę to był jednostronny akt, jednostkowy właściwie, przepraszam, akt abolicji i w związku z tym żadne sądy nie powinny już w tej sprawie gmerać. Wyjaśniam, że abolicja, formuła abolicyjna polega na tym, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza. No więc jeżeli to była indywidualna decyzja abolicyjna pana prezydenta dotycząca Mariusza Kamińskiego, to sąd powinien postępowanie w tej sprawie umorzyć. Druga szkoła jurysprudencji uważa, że nie. Widać, nie chciałbym przytaczać zbyt dokładnie argumentacji jednej i drugiej szkoły, dlatego że wydaje mi się, iż ta argumentacja stanowi tylko zasłonę dymną. Tak naprawdę bowiem powstały te dwie szkoły jurysprudencji z tego powodu, że oficer prowadzący wydał niezawisłym sądom kategoryczny rozkaz w prawo zwrot, przeciwko tutaj prezydentowi odmaszerować, no i teraz tylko prawnicy muszą znaleźć, ubrać ten kategoryczny rozkaz w stosowną formułę. Przypominam, że w odróżnieniu od innych środowisk zawodowych, środowisko sędziowskie nigdy nie zostało w Polsce zlustrowane, więc od konfidentów jeszcze, co to jeszcze samego znali Stalina, a do tego do nich dołączyło mnóstwo konfidentów nowych bezpieczniackich watach, że tam w wymiarze sprawiedliwości od konfidentów prawdopodobnie aż się roi i nie można nawet splunąć, żeby nie trafić w jakiegoś przebranego w togę i łańcuch ten głupi średniowieczny łach konfidenta. Na wypadek ostrożności procesowej wyjaśniam, że określenie togi jako głupiego średniowiecznego łacha to nie jest mój wymysł, to jest cytat z wypowiedzi bardzo znanej dziennikarki, mianowicie Oriany Fallaci. Oriana Fallaci została zaproszona na audiencję do Ajatollaha Chomejniego, no i oczywiście musiała się ubrać odpowiednio na tę audiencję i w trakcie audiencji jakaś wypowiedź Ajatollaha Chomejniego ją zdenerwowała, więc dotknięta do żywego wstała i powiada: rzucam z siebie ten głupi średniowieczny łach. No i zrzuciła, ale odważna to była kobieta, w odróżnieniu od naszych dupeniek telewizyjnych, które są tylko wyszczekane. I wyobrażam sobie, że oficerom prowadzącym to robią laskę na stojąco, natomiast tylko są wyszczekane w stosunku do gości, to znaczy gości, jakich tam
ciąg znowu gości, delikwentów, których muszą przesłuchać, a i muszą je skonfundować. To przebiegają te przesłuchania według takiej starej ubeckiej techniki. No przyznaj się, przyznaj się. Oni z góry wiedzą, jaka jest prawda i nie są ciekawi, żeby się dowiedzieć, co delikwent na ten temat myśli, tylko żeby go tak skołować, żeby się przyznał na antenie, na ekranie, przed kamerami telewizyjnymi. Powtórzę ten mój kategoryczny sąd o środowisku dziennikarskim w Polsce, że poza nielicznymi wyjątkami jest to kupa gówna śmierdzącego, konfidenci i to jeszcze w dodatku słabo wykształceni. Banda nieuków, gówna śmierdzącego, którą na dobry porządek trzeba było rozpędzić batami, a telewizję publiczną zniszczyć ogniem działu. Proszę bardzo. Pan stwierdził bezpośrednio, że Stany Zjednoczone zmieniły politykę w sensie walki z terroryzmem. Ale jak to się ma do tego, że często się mówi, że Stany Zjednoczone wywołują tych terrorystów, czyli produkują, i tak samo co do tego 11 września. To też powiedzmy są jakieś tam wspólne spekulacje. No bo wie pan, jak w każdej takiej opinii jest albo małe, albo nawet całkiem duże ziarenko prawdy. Otóż, jak mówiłem, w Stanach Zjednoczonych jest wiele ośrodków władzy. Jednym z nich, i to wcale nie takim najmniejszym, jest AIPAC, czyli lobby żydowskie. Czyli lobby żydowskie. I proszę spojrzeć na to w kontekście właśnie tego problemu tu migracyjnego, Bisurmanów. Przyjrzyjmy się trochę, jeśli państwo pozwolą, tutaj temu problemowi. Otóż, jak wiemy, na skutek misji pokojowych, czy operacji pokojowych, misji stabilizacyjnych, wojen o demokrację, wojen o pokój, jaśminowych rewolucji i tak dalej. Bardzo wiele państw Środkowego i Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej zostało wtrąconych w stan krwawego chaosu. Tak się składa, że może poza Tunezją, bo to jak mówi poeta, Tunezji nikt nie zi, prawda? Może poza Tunezją wszystkie te państwa, które zostały wtrącone w stan krwawego chaosu, uważane były, mniejsza o to, czy słusznie, czy nie, za potencjalne zagrożenie dla Izraela. Bo na przykład jest na Bliskim Wschodzie państwo, które nawet z Izraelem graniczy. Jordania, którą rządzi tyran przecież, i to jeszcze nie byle jaki, ale nikomu nie przychodzi do głowy, żeby go obalać, żeby tam demokrację wprowadzać. Uchowaj Boże. A dlaczego? Ano dlatego, że w 1994 roku Jordania podpisała traktat pokojowy z Izraelem i tam nie ma żadnego chaosu, tam jest pokój. Natomiast te kraje, które były uważane za potencjalne zagrożenie dla Izraela, znalazły się w stanie takiego chaosu krwawego i przestały być zagrożeniem dla kogokolwiek, są zagrożeniem dla siebie samych, bo tam się rżną między sobą. Łby sobie ucinają, sobie, nie Żydom, tylko sobie. W związku z tym ten krwawy chaos jest powodem, czy pretekstem, jak kto woli, do tego właśnie egzodusu Bisurmanów. 70% tych Bisurmanów to są młodzi mężczyźni przed ukończeniem 30 roku życia, więc mężczyźni zdolni do walki. Ogołocenie tamtych obszarów z 1,5 miliona, może nawet 2 milionów mężczyzn zdolnych do walki, dodatkowo to zagrożenie dla Izraela osłabia, a dla Europy oczywiście zwiększa. Po trzecie, wyekspediowanie takiego jednego uchodźcy kosztuje kilka tysięcy euro. On tam musi opłacać te przemytnicze mafie i tam dalej. No i jakoś się zdobywają na opłacenie tych kosztów. No i pytanie, no jak? Ludzie, którzy potracili dorobek całego życia, zostało tam w ruinę wszystko obrócone,
jednak te pieniądze zdobywają. No w jaki sposób? Pożyczają je do drugiego, nie ma takiej możliwości. No jeden, za przeproszeniem, gołodupiec drugiemu nie pożyczy, bo skąd weźmie? A? Więc musiał ktoś stworzyć inżynierię finansową dla sfinansowania tej wędrówki ludów, otworzyć linie kredytowe, a któż to mógł zrobić? No ten, kto mógł takie rzeczy zrobić, prawda? Kogo było na to stać, kto dysponował odpowiednią wiedzą, infrastrukturą i tak dalej. No i tu podejrzenia Viktor Orban kieruje w stronę żydowskiego grandziarza. Ja mu wierzę chętnie. I no dobra, pożycza im. No ale pożycza im, a ci wyruszają w podróż bardzo niebezpieczną, muszą się utopić w morzu. A nawet jak się nie utopią, pojadą do Europy, szuka ich tam nie wiadomo jak. Muszą dać zabezpieczenie takiej pożyczki. A jakie mogą dać zabezpieczenie, jak oni nic nie mają? Nawet dokumentów nie mają. Tylko jedno. Zostają tam rodziny w charakterze zakładników, a na Bliskim czy Środkowym Wschodzie bycie zakładnikiem, to znaczy bycie niewolnikiem. Dlatego to wyjaśnia przyczynę, dla których ci ludzie kierują się do krajów o najwyższym socjalu. Oni do Polski się nie garną, bo to jest u nas socjal jest mizerny. Porównamy tam z niemieckim, czy brytyjskim, czy nawet francuskim. Tam się kierują, bo tam rodzinę trzeba wykupić, bo jak nie zostanie w terminie wykupiona, to im łeb urzynają. To nie są żarty. No to teraz lepiej, no i jeszcze dlaczego stary finansowy grandziarz to robi? Ja nie wiem, czy, bo to sam nie wiem, czy ja mam rację. To za chwilę powiem. Ale nawet i grandziarze mają różne sentymenta. I wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy, no ja już się nie dowiem, tam powiedzmy za 50 lat, czy za 100, bo już mnie nie będzie, ale gdybyśmy się za 100 lat dowiedzieli, że to była taka operacja zemszczenia się na narodach europejskich za Holokaust, że się przyglądały tej masakrze Żydów. Tak, no to teraz będziecie sami doświadczyli tego na własnej skórze. I dlatego tutaj tak, jak skoro już jesteśmy przy tym temacie, jak tu się przyglądam temu plakatowi, to wydaje mi się, bo zastanawiałem się, czy jest jakieś liberalne rozwiązanie tego problemu. No i doszedłem, że jest. Jak mawiał Stefan Kisielewski, socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w innym ustroju. I tutaj też jest tak, bo państwa się, problemem migrantów zajęły się państwa, a państwa nie powinny się takimi problemami zajmować. Państwa powinny się zajmować obroną granic. Tymczasem państwa akurat oznajmiły, to znaczy siły zbrojne poszczególnych państw oznajmiły, że nie są w stanie bronić granic. No to po jakiego diabła nam takie darmozjady, prawda? Po co ich ubierać w te mundury, tam dawać im jakieś zabawki, jak oni nie są w stanie obronić granic? To nie dlatego, że nie mają narzędzi, bo karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni. Tylko, że nie mają odwagi, nie mają politycznej woli, że kierują nami gówniarze. Europą kierują gówniarze. Po prostu sprytni, ale tacy tchórzliwi. Tchórzliwi. No mówię, Federica Mogherini się rozbeczała. No to i ona ma pretensje, ona ma ambicje przewodzenia Europie. No z czym do gościa? Z gówniarstwo. W związku z tym państwa nie powinny się tym problemem w ogóle zajmować. I rozwiązanie liberalne polega na tym, że jak ktoś chce zaprosić gości, no to żadna władza nie powinna mieć prawa zabronić mu tego, żeby zaprosił do siebie takich gości, jakich chce.
ale to muszą być deklaracje poważne. Więc jak chcę zaprosić gości, proszę bardzo, ale musisz, przyjacielu, złożyć notarialne zobowiązanie, że będziesz tych swoich gości kwaterował, żywił, odziewał, leczył w chorobie na własny koszt, bez możliwości wcześniejszego jednostronnego zerwania tego zobowiązania, no i złożyć stosowne poręczenie majątkowe. To dopiero jest deklaracja poważna. Więc bardzo żałuję, że Jego Ekscelencja arcybiskup Polak, który ostatnio tam się w tej sprawie wypowiedział, nie wpadł na ten pomysł. Czasami jak go słucham, to odnoszę wrażenie, że szybciej mówi niż myśli. No, to niedobrze, bo przyzwyczai nas w ten sposób do tego, żebyśmy nie traktowali deklaracji prymasa Polski poważnie. To bardzo niedobrze będzie, jeśli nas do tego przyzwyczai. No ale jakże inaczej? No, od razu by się okazało, jakie jest rzeczywiste poparcie dla zaimportowania bisurmanów tutaj do tego. I apelowałem do pana prezydenta Dudy, żeby taką inicjatywę ustawodawczą złożył w Sejmie. Ale oczywiście głuche milczenie było mi odpowiedzią. To bardzo żałuję. W związku z tym będziemy tutaj się przekomarzać, a ile tych kontyngentów wziął, ja to tam, to prawda. Młodzi ludzie, to widziałem demonstracje takich młodych ludzi tam na zamku, znaczy na placu zamkowym w Warszawie. Oni oczywiście chcieli jak najwięcej tych bisurmanów tu sprawić, ale to byli ludzie, którzy sprawiali wrażenie, że sami są na utrzymaniu rodziców. No to ich deklaracje, nie, ich deklaracji z całym szacunkiem, ale nie można traktować poważnie, no, w tej sprawie.